Frejda to przede wszystkim emocje i chyba nic nie może lepiej tych emocji oddać jak sztuka czy konkretnie muzyka. Dlatego właśnie stwierdziliśmy, że najlepszym sposobem na symboliczne ukazanie emocji giełdowych będą emocje muzyczne. Ten projekt nie udałby się, gdyby nie połączenie pasji miłośników rynku kapitałowego z pasją ludzi sztuki, ludzi muzyki. Myślę, że udało nam się stworzyć coś zaskakującego. Po pierwsze, została nagrana płyta jubileuszowa, na której znaleźli się bardzo różnorodni wykonawcy. Udało się zaprosić do współpracy i Portugalczyka, który zaśpiewał nam fado, i trio jazzowe. Mieliśmy orkiestrę symfoniczną, operę light. Zaprosiliśmy do tego projektu naszych tancerzy. Udało nam się pokazać różnorodność gatunków tak, żeby każdy coś mógł dla siebie znaleźć. Uważam, że to świetny pomysł, organizacja takiego koncertu na 30-lecie giełdy. Oryginalny, fajnie pokazujący możliwości, zwracający uwagę na zupełnie inny temat niż finanse. Pomysł z muzyką filmową jest rewelacyjny. Dzisiejszy koncert, nie ukrywam, był bardzo ciekawy. To było połączenie tak naprawdę wielu, wielu gatunków od klasycznej muzyki po elektroniczną, a tak naprawdę skończywszy na pewnych wariacjach właśnie połączenie tych muzyk. Bardzo mi się podobało połączenie różnych gatunków muzyki klasycznej z różnymi utworami z muzyki z filmów, które znałem do tej pory i też bardzo lubię, szczególnie jak Wika z Wall Street. Jeden z filmów, o których była mowa w trakcie koncertu, to jest Capital City. Ja byłam wtedy bardzo małą dziewczynką i jeszcze nie było w Polsce giełdy, ale to było coś takiego niesamowitego, taki inny świat. Jestem pod ogromnym wrażeniem dzisiejszego koncertu, wszystkich występów, wszystkich artystów, każdego utworu, szczególnie tego, że każdy z utworów był wykonywany w innej aranżacji. Dobór muzyki, od jazzu po muzykę romantyczną, balet. Podobały mi się występy na żywo i absolutnym hitem była pani sopranistka na koniec. To było absolutne, fantastyczne zakończenie. Przepiękny koncert. Byłam pod dużym wrażeniem. Koncert był naprawdę strzałem w dziesiątkę. Przeplatanie historii giełdy z muzyką i z tymi elementami muzycznymi zrobiło na mnie bardzo duże wrażenie. Każdemu polecam ten koncert, bo nie był nadęty, a z drugiej strony bardzo taki emocjonalny i trafiał rzeczywiście w duszę. Drodzy pracownicy, z całego serca chcemy Wam życzyć, żeby Wam w duszy grało, żebyście znajdowali czas na to, co jest szczególnie istotne w życiu, czyli na miłość, bo od niej bierze się wszystko tak naprawdę. Przyszło mi do głowy, aby życzyć Państwu właśnie wcale nie samej hossy i tylko hossy. Jeśli już pojawi się Bessa, to żeby była zawsze motywem rozwoju i jakimś nowym startem. Wszystkiego dobrego.